Drodzy Państwo, targi budowlane Dom Expo 2015 to nie tylko budowle, ponieważ gdy już wybudujemy dom, trzeba pomyśleć o rozsądnym wyposażeniu tego domu i nie tylko w meble, ale również sprzęt elektroniczny. Co jest najważniejsze? Zdrowie, nasze zdrowie, świetna dieta. Jest ze mną pan Janusz Sowiński, który na temat zdrowej diety i tego urządzenia elektronicznego, to urządzenie elektryczne przede wszystkim i gospodarstwa domowego. Co to jest, do czego służy i co nam daje? Jest to wyciskarka firmy Nug Electronic, nazywa się Quinx. No co nam daje? Nie będę mówił na temat tego, jak zdrowe są soki, bo wszędzie w telewizji, wszędzie w radio, w całej prasie w tej chwili się bardzo dużo na ten temat mówi. Trzeba wiedzieć jedno, świeże, przygotowane soki są najszybciej, wszystkie witaminy, mikro, makroelementy są najszybciej wchłaniane przez organizm. Czyli jest to taka dieta, powiedzmy sobie, uzupełniająca. Chociaż na ostatnim sympozjum onkologów stwierdzono i zalecono picie soków jako wspomaganie leczenia różnych chorób, łącznie z nowotworowymi. Podobno czerwony burak ma takie właściwości, tak, właśnie sok z czerwonego buraka. Sok z czerwonego buraka to jest bardzo dobry na przykład dla sportowców, dlatego że podnosi sprawność organizmu o 17%, a po drugie ma silne właściwości oczyszczające, oczyszcza szczególnie wątrobę. Automatycznie, jeżeli jest sprawna wątroba, prawda, no to wiadomo, że i cały organizm w tym momencie jest sprawny. Oczyszczona wątroba powoduje, że jest lepsze wchłanianie później w całym organizmie, prawda, witamin, mikro, makroelementu. No to są te zasadnicze rzeczy, jeżeli chodzi o soki. Tyle jest tego w internecie opisane w tej chwili, także w internecie można znaleźć praktycznie dietę na każdą chorobę w tej chwili, taką wspomagającą. Jasne, że nigdy sok nie będzie lekarstwem, chociaż terapia Gersona, książka opracowana w latach 30 przez Gersona Niemca, opracował terapię leczenia nowotworów właśnie za pomocą soku. Czyli też można? Też można, oczywiście. No są dwie kliniki w tej chwili, jedna w Kanadzie, nie w Kanadzie, przepraszam, w Meksyku, a druga na Węgrzech tutaj, gdzie córka Gersona w tej chwili leczy nowotwory właśnie sokami. No to jest bardzo ciekawe. A proszę mi powiedzieć, panie Januszu, ponieważ wyciskarek do soków jest na rynku zatrzęsienie, żeby nie powiedzieć miliony, samo robienie soków w domu no jednak zajmuje trochę czasu. Trzeba te owoce kroić i tak dalej, myć, pestkować. Czym się różni akurat ta wyciskarka soków od wszystkich innych? No właśnie, ta jest troszeczkę inaczej zbudowana. Jest to nowość od roku i jest jedyna taka na świecie. Cały system został opatentowany przez Nug Electronic. Przede wszystkim duży wlot, jeżeli chodzi o ten podajnik, powiedzmy sobie do warzyw 7,5 cm, daje nam to możliwość wrzucania całych owoców, całych jabłek, całych pomarańczy, grubych marchwi. Nie trzeba tego kawałkować. Inne firmy, bo jest ich dużo, mają generalnie z małym wlotem, chociaż już niektóre firmy zaczynają robić coś podobnego do tego. Z tym, że Quinx był pierwszy, który wprowadził coś z takim dużym wlotem. Cały system, jak tutaj widać, jest specjalny ślimak też jest opatentowany, ponieważ musi mieć troszkę inną konstrukcję niż do tych małych wlotów. Moc tego urządzenia 240 W, najsilniejsza w tej chwili, najsilniejsza na rynku z wyciskarek. Przy 60 obrotach na minutę daje nam możliwość zrobienia nawet najtwardszych rzeczy. Duże kawałki selera, buraka, nie ma żadnego problemu. Wprost przeciwnie, zalecane jest nie cięcie na kawałki, tylko właśnie wrzucanie w całości. Ona sobie sama z tym poradzi. Nie ma problemu. No i ostatnia rzecz, która nas różni od wszystkich innych firm, to jest gwarancja. Nug Electronic daje gwarancję na 10 lat na całe urządzenie, nie tylko na silnik, tak jak w wielu firmach jest, a na resztę 2 lata. Tu jest 10 lat na całe urządzenie. Istnieje tutaj w nim taki system samooczyszczania, jakby to najprościej powiedzieć, także po zrobieniu soku na przykład rano na śniadanie nie musimy rozbierać tego urządzenia, wystarczy wlać 400 ml wody, włączyć na 20-30 sekund i ono się samo oczyści na tyle, że może stać 3-4-5 godzin, powiedzmy sobie, czyli cały dzień można robić, a czyścimy, myjemy ją tak dokładnie dopiero na dobrą sprawę wieczorem. Z tym, że nie ma tu żadnych zamknięć, zatrzasków ani nic takiego, wszystko jest po prostu wyciągane. Najprościej mówiąc tak, że wszystko się zdejmuje, umycie tego wykonane są ze specjalnych tworzyw, są to patenty amerykańskie, Triton i Ultem. Także raz, że nie wchodzą w reakcję z niczym, po drugie bardzo łatwe do umycia ze względu na to, że można je zrobić idealnie gładkie.
I to są takie zasadnicze rzeczy, powiedzmy sobie, które to różnią te wyroby Nuk Electronic od tych, które gdzie indziej są na rynku. Trzeba powiedzieć jeszcze jedno, Nuk Electronic jest firmą, która ponad 35 lat produkuje wyciskarki, także mają bardzo duże doświadczenie. To jest najnowszy model, jak mówię, w tej chwili number one, pierwsza na świecie taka zrobiona, no i bardzo doceniane przez klientów, bo w zeszłym roku dostaliśmy Laur Konsumenta 2014 i w tym roku również. No to świetnie, drodzy Państwo, tu już słów zabraknie, proszę tutaj przyjść na to stoisko Nuk Electronics. Proszę, firma. Wyciskarka Quinks, proszę przyjść, spróbować soku, można naprawdę spróbować, zobaczyć, można powąchać. Wygląda to wszystko fantastycznie, a jesteśmy z tym stoiskiem zaraz naprzeciwko biura targów, tutaj na poziomie A2, zaraz przy głównym wejściu, naprzeciwko stoiska biura targów. Dziękuję Panie Januszu bardzo, a Państwa zapraszam gorąco na stoisko i spróbujcie, bo zdrowie jest najważniejsze.